Kompresor Tagred 100 litrów i badanie wydajności. Badanie wydajności po pierwszych 5 godzinach pracy i po pierwszej wymianie oleju. Rozładowane zupełnie ciśnienie. Nie ma tutaj powietrza ani grama. Po poruszeniu tego wentylku powinno polecieć, jeśli jakiekolwiek by było. I rozpoczynamy pierwszy test od 0 do 8 bar. No, udało się, bo bateria ma tylko 14%. Aczkolwiek zauważyłem pewne zjawisko, że wskazówka powoli zaczyna się cofać. Już nie mamy 8, było 8, ale sukcesywnie spada. Poczekamy sobie gdzieś minutę. No dobra, po 60 sekundach mniej więcej, plus tamte 30, co tam gadałem, to powiedzmy po 90 sekundach mamy 7,5 bara, aczkolwiek niecałe 7,5 bara, powiedzmy 7,4. I teraz robimy test od 7,5 w dół, zrzucę troszeczkę ciśnienia i zobaczymy, jaka będzie wydajność na doładowaniu. Rozpoczynamy test bez filtrów powietrza. Ściągnięte obydwa. Mam je tutaj. Maszyna na tyle ciepła, że jestem w stanie dotknąć tutaj głowicy bodajże i przytrzymać przez chwilę, także nie jest gorący, ale jest ciepły. Czyli 20 sekund. Czas jest mniejszy nabicia do 8 bar bez tych filtrów. Czy to dużo, czy mało? 10%, tak? Zobaczmy może jeszcze, co w tym filtrze jest. Ja wiem, co jest, bo ja już go rozbierałem i już czyściłem tą gąbeczkę. Kurczę, nie pokazałem, jak odkręcałem. Takim motylkiem jest. To jest taka gąbeczka.
Ja już tu przedmuchiwałem. No. I można zauważyć, że tam na dole te dziurki są bardzo małe tam. Także można by było te dziurki troszeczkę tam poskubać, bo one są tak jakby właśnie niedolane. Niedolane, coś maszyna gdzieś nie dolała i jakby te dziurki poskubać, żeby... O, proszę, prześwitu praktycznie nie ma. Niewielki prześwit. Jakby mu troszeczkę ten prześwit powiększyć, to myślę, że te 10% by się znalazło. Myślałem, że to będzie gdzieś wynik na poziomie 30% gdzieś. Przynajmniej 20%, no. No to rzeczywiście można by było pomyśleć od stworzenia jakichś innych filtrów. To tyle. Dzięki za uwagę. Do następnego. Cześć.